Cześć wam, witajcie. Jesteśmy gotowi do zasypu. Już samego klejenia staropianu nie nagrywaliśmy. To dość prosty temat. Tak samo jak folia kubełkowa było już na naszym kanale, to klejono oczywiście na klej w pianie Sterofix. No i czekamy teraz na koparkę. Ma przyjechać gąsieniczkę, ta co była tu w środku poprzednio. Tak to generalnie wygląda. Tutaj jeśli chodzi o ten przepust, on nam nie wystawał, więc tutaj folii nie wycinaliśmy, żeby też go nie zasypać. Przepust prądowy. No a tam kanalizę zaraz ją sobie zakryjemy, tylko żeby też jej nie zasypało. Miejsce zaznaczone. Tutaj też mamy zabezpieczone to. Później to sobie odkopiemy, wyjmiemy tak, żeby można było zrobić próbę szczelności. Próbę spadków, nie szczelności. No i tak to generalnie wygląda. Zagęszczać będziemy wstępnie raz płytówką, raz skoczkiem i sypiemy to na 3 razy. Po 2 warstwy bloczka. Warstwami. Zobaczymy jak to będzie szło. On będzie próbował tutaj wjechać w tym obszarze. Tą całą ziemię będzie przerzucał dalej, tak żeby też tutaj ciężarówką mógł wjeżdżać. W tym kierunku. No i tu będzie przerzucał. Część tu poprzerzuca stąd w tamtą stronę, a tam cały przód oczywiście od frontu. Ta gąsienica jest dość wąska, ta dupa nie wystaje, także tu powinien się spokojnie łamać. Jak dojedzie tutaj do tego momentu, do tych blatów, to na spokojnie tam też sięgnie nam, żeby z zewnątrz wsypać i tu całość. Także myślę, że będzie dobrze. Wstępnie ma być ten operator, który był tutaj sypać nam ławy. Jak będzie to zobaczymy, na razie czekamy. Przygotowujemy sobie to wszystko. Teraz jeszcze chyba po paliwo się skoczy. Dodatkowe do zagęszczarki. Do skoczka mamy mieszankę, do zagęszczarki jeszcze trzeba czystą. No i czekamy i włączymy się, jak będziemy już to sypali. No i zaczęło się, moi drodzy. Pierwszy transport wjechał. Od razu tą część z przodu gliny będzie wywoził na początek działki. Tam pod drogę z tyłu. Tam jest dołek, więc tam to rozplantuje. I przy okazji trochę pozbędzie tego. I w pierwszej kolejności obsypujemy tutaj z zewnątrz. Też leci piach, dlatego że później nie wiadomo co tutaj będzie wykonywane. Także inwestor zadecydował, że tutaj wsypie tak samo piach zasypowy. Szczególnie, że tutaj będzie taras, to też będzie lepsza podbudowa, tak samo z tamtej strony, z przodu. A tu później z zewnątrz będzie układał sobie rury od rynien. Więc wszędzie wkoło leci piach zasypowy. I będziemy sypali najpierw tą część, parcelę, tak jak mówiłem. Po 2 bloczki, na 3 razy to sypiemy. My już to wskoczymy sobie zagęszczać. W tym czasie ta ziemia będzie przerzucana do tyłu, tak żeby mógł wjechać tutaj sobie z przodu. Operator, tak jak mówiłem, Piotrek, bardzo fajnie sobie radzi. Robi robotę. Także myślę, że nieźle pójdzie, jak pogoda nam pozwoli. No i co, działamy. Rzuca ten grunt teraz. No ja bym tam nie wjechał.
musi to poprzerzucać dalej, żeby tam mogła ciężarówka wjeżdżać. A gdzieś ty wjechał? Zabawka w piaskownicy. Dwa samochody już tam wyjechały. Jeszcze kilka samochodów poleci tam w ten dołek z przodu działki. Już tam chmury nieciekawe się robią, jak widać. Może być kiepsko. No ja bym tam nie wjechał. Ale to trzeba troszkę popracować na tym sprzęcie. Osiemnaście ton waży ta gąsieniczka. Ale fajna, bo jak się kręci, to tył nie wystaje poza linię gąsienic. Także no taka dość sprytna jest. No i na gąsienicach nie ma takiego nacisku. Wjechał, ciekawe jak zjedzie. Czekamy na kolejny transport piachu. A w tym czasie porządeczki robi, ale czuję w kościach, że dzisiaj tego nie pokonamy. Wczoraj był też kierownik budowy. Wszystko mu się podobało, także spoko. Ale tutaj musi zrobić tak, żeby tędy mógł wjeżdżać sobie, żeby tutaj kiprował piach. Będzie się wykręcał i dzięki temu dojedzie sobie tam do samej osi i będzie miał objazd z trzech stron. Nie chcemy, żeby tutaj z przodu jeździł, żeby tutaj to niszczyć. Jak jest bałagan, to niech już będzie ten bałagan tylko tutaj w jednym miejscu. Będzie dla nas też później łatwiej. Początek taki mało pracowity jest dla nas, no bo musi najpierw nam trochę wsypać. Dopiero jak już pierwszą parcelę będziemy mieli zasypaną, to będziemy mieli już co robić tak naprawdę. I kolejny transport, trzeci samochód wjechał. Piotrek już prawie ogarnął tutaj tą całą moją kupkę. Ładnie sobie z tym poradził. I myślę, że zaraz już zacznie sypać nam do środka. Tylko czeka aż trochę nawiezie materiału. Bo on taki samochodzik to w 10 minut rozrzuca. No i tu już powoli robi się ładna przestrzeń. Za to tam na górze nie jest ładna przestrzeń. Niebiesko. Pokazuje mi w pogodzie, że od 9 do 11 ma padać niby. Później chwila przerwy i znowu ma padać. Że nie pozostało nam nic innego, jak czekać. No i co? I sypiemy. Pierwsza parcela praktycznie wsypana. Mała zmiana planów. Nie będziemy wjeżdżali z kockiem jednak. Piotrek nam tutaj załatwił zagęszczarkę 400. Zaraz tym kursem przywiozą. Także wlecimy tutaj 400 i sypiemy to na dwa razy. Więc myślę, że pójdzie naprawdę szybko. Szybko i sprawnie. No skoczek też dobrze bije. I to też by zdało egzamin normalnie przyjechać raz z zagęszczarką. Tą nawet mało, ona ma 101 kg. Ale na pierwszy raz, żeby skoczek aż tak mocno nie siadał, to no to też daje rady.
i to jest zdecydowanie szybciej. No i raz skoczki mieliśmy jechać, czy tak jak przyjedzie ta 400, no to wjedziemy od razu tutaj tą dużą zagęszczarą 400 i też będzie świat. Z tym, że teraz będziemy musieli poczekać, aż tutaj zasypie nam, żeby nie powypychać gdzieś tych ścian. No bo jednak to będzie moc, nie? Przyjechała bestia, jednak 450 kg, nie 400. Także tą część już mamy ogarniętą. Teraz sypię drugą część. Koło będziemy skoczkiem przy samych ścianach latać, bo tą dużą zagęszczarką jest przynajmniej dla mnie niewygodnie. W tym czasie cały środek oblecę, to koło skoczkiem się opierdzieli i będzie też pewnie, że nigdzie się nie uderzy, jak gdzieś tam się coś tam zatnie, przytnie, nie? Trzy razy przeleciane, także myślę, że jest świat. Mamy godzinę po 12 i już tą połowę mamy praktycznie zasypaną. Na razie w tej postaci, znaczy zagęścimy, ale równać nie będziemy tego teraz aż tak mocno, dlatego że będziemy to kanalizę kopać i dopiero po kanalizie. Sypiemy kilka centymetrów niżej. To jeszcze oczywiście siądzie tam do dychy pewnie, ale mamy tu 15 chudziaka, więc tak dość grubo, dlatego nie sypiemy tego do pełna. Najgorzej, że padać zaczyna. No i może być lipa. Już nie zostało dużo, bo z zewnątrz wszystko jest ogarnięte. Tak jak widać na załączonym obrazku. Został środek tak naprawdę, więc w sumie niewiele. Może jakoś to damy radę pokonać, zobaczymy. Jazda!
tylko podpis trzeba, nie? Pierwszą literę imienia. No i temat ogarnięty. Od razu w koło, ubiliśmy raz tą 450. Jeszcze tu się pojeździ troszkę, żeby tu mogły samochody spokojnie wjeżdżać. My też tu będziemy parkowali koło mniej więcej ogarnięte, zagęszczone, w wolnej chwili. Troszkę sobie można to podrównać, przylecieć jeszcze raz płytóweczką i już na spokojnie jest ład, skład i porządek jako taki. Teraz tego nie równamy w środku, jutro wpadamy z kanalizą, jak kanalizę rozłożymy, to dopiero wszystko będziemy pod laser równali i gotowe, i można lać beton. To już można też będzie zabrać. Chociaż w sumie nie przeszkadza w niczym to wiadro na razie. Tu przy kanalizie w środku deseczka, to będziemy odkrywali. Tak samo tutaj z zewnątrz odkryjemy, żeby zrobić próbę spadków kanalizacji i tyle. Także dzisiaj dzięki i widzimy się na montażu kanalizacji.